Mówimy o takim filmie, który właśnie nie jest stworzony z konfliktu, z opowieści, ze scenariusza. I szukamy jakiejś formy, to bardzo ważna jest świadomość tej formy, w jaki sposób się ją uzyskuje. Oczywiście uzyskuje się ją dzięki współpracy ze wspaniałymi współpracownikami, jeśli chodzi o film, bo ja miałam też szczęście pracować z niezwykłymi ludźmi. Ale to, o czym też mówiłam właśnie uczniom, to jest jakiś taki swoisty punkt widzenia, który przyjmujemy. To znaczy musimy sobie ułożyć jakoś ten nasz świat tak wizualnie, żeby móc go pokazać i przekazać. I to, co Państwo widzicie po lewej stronie, no to jest blok właśnie owa superjednostka. I jest to korytarz bloku superjednostek. Te zdjęcia są takimi zdjęciami typowymi, ja je tutaj nazwałam w cudzysłowie telewizyjnymi, bo są to zdjęcia, które są zrobione bez specjalnej koncepcji. Natomiast po prawej stronie widzicie zdjęcia, które zrobiliśmy my, które były tutaj już naprawdę bardzo wystudiowane dzięki wkładowi wspaniałego Pawła Drusa, który pracował tutaj bardzo niezwykle, również z jego asystentami, też muszę wspomnieć, ale jakby zależy mi na tym, żebyście Państwo zobaczyli te różnice, po prostu to coś, co jest punktem widzenia właśnie takim niezwykle indywidualnym, daje ten ogląd, daje tę formę, sprawia, że ten film dokumentalny różni się od reportażu.